Okay, this truck just have water at my new tree. To autko just podlało moje nowe drzewko. And work is in progress. Pracuje się. Moja córka tutaj wyrywa chwasty i robi z przodu, a ja sadzę z przodu tutaj koło płotu. My daughter is weeding grass and gardening here at the front. Zapomniałaś powiedzieć, że ona mnie płaci za to, wiesz? No darmo żyjesz w moim domu. So she's cleaning over here. Yeah, laid lots of stuff. Just did laid that up. Did you water this plant, those trees? I watered everything, yeah. In the pot bed. Okay. And the roses here. I need to straighten up those supports. Muszę to naprawić, bo się nachyla. And this one have to be sprayed with rose spray because it's got small insects. Niedawno sprayowałam, ale znowu widzę, trzeba posprayować. And one more. I tutaj. Day is very long for us. Because this morning we went to my other daughter. Yes, 120 kilometers one way. Already back. And then we come back again with the dog. Yeah. 120 kilometers again. Yeah. Now we're busy. And Nea gardening and doing things. Dzisiaj z samego rana pojechałyśmy do mojej młodszej córki. 120 kilometrów w jedną stronę. Przywiozłyśmy psa, załatwiłyśmy tam parę spraw i wróciłyśmy 120 kilometrów. I robi się w ogródku, ja trochę gotuję. I jeszcze dzień jest długi, jeszcze yeah. Chyba trzeciej godziny nie ma. Dochodzi trzecia. Okay, I'm going to bring bleach, those stairs now. Yeah. Idę teraz przyniosę chlor, żeby tu umyć te schody. Here is bleach. Tutaj jest chlor. Koleje się schody. I zmyje się. The bin's filled, so I'm not gonna add any more to the bin. I think we're going to chuck extra things to my neighbors. Rabisz bin? Do śmietnika się wyrzuci do sąsiada coś. Jest piesio. Yeah. We need to build fence. Yes, for you, so you can run on the street. Yeah. Trzeba płot wybudować, żeby odgrodzić tu, żeby on na ulicy nie wylatywał. I need to win money. This is this part. I need the fence over here. Yeah. Tutaj potrzebny jest płot i prosi się, żeby go tu zrobić i zamknąć tą część i tutaj bramkę zamknąć. To pies wtedy będzie tu wypuszczony i będzie sobie latał, a tak to on od razu leci na ulicę, a ludzie bez przerwy chodzą ze swoimi psami, to on za nimi leci i szczeka na nich. Chociaż im nic nie zrobi, ale wiecie jak to jest. Would be good. I don't have a money that would cost like $3,000 to build here, to close. No money, no money. It's expensive. Expenses. I need to check in my letterbox. Maybe somebody put the check in my letterbox. Nothing.
Nikt nie rzucił w skrzynkę pieniędzy ani czeku. Nea, I have dig another 3 hole against the fence. Teraz wykopałam nowe 3 dziury wzdłuż płotu. I have mixed new soil with fertilizer. Zmieszałam nową ziemię z nawozem. And I am going to plant lavanda. I będę sadzić lewandę. This one is purple. Then I will do the pink in the middle and at the end light color purple. Fioletowa, później jasno-różowa i jasno-fioletowa na końcu. Maybe in this moment doesn't look extraordinary beautiful, but later on everything will look really nice. Może w tej chwili nie wygląda tak pięknie, ale później będzie wyglądać naprawdę ładnie. This one is lavanda bandera. Ta tak wygląda. This lavanda will look like that. A ta będzie wyglądać tak. Now I will water everything. Teraz wszystko podleję. And I will cut the dry branches. I przytnę suche gałęzie. Everything is so dry. Wszystko jest bardzo suche. Need to cut all of those dry leaves. You can stop it, please.
I will trim like that to the end. Of course, like you see on the beginning, doesn't look beautiful, but plants need a time to grow, especially in Australia. Teraz to przytnę do końca. Jak widzicie, na początku kwiaty nie wyglądają pięknie, szczególnie w Australii. Aż to wszystko wyrośnie, trzeba czekać. With time it will look better, because I am thinking to do extension, new edging. Z czasem będzie wyglądać lepiej, bo będę poszerzać ogródek i robić zakręty, żeby lepiej wyglądało. It will be more curved. It's not going to be in the straight line. Będzie trochę ługi bugi, żeby nie było bardzo prosto, prosta linia. Now I come to talk to this rose. Teraz przyszłam, żeby porozmawiać z tą różą. I am giving you about 2 weeks time, so you can show me that you are growing. Daję ci jakieś 2 tygodnie, żebyś mi pokazała, że rośniesz. You know why? Czy wiesz dlaczego? Dlatego, że nowe 3 róże czekają we wiadrze i ja cię mogę wyrzucę. Because think there is 3 new roses waiting in the bucket. If you don't want to be thrown to rubbish bin, please start growing. Perform. Ok. Jak nie chcesz, żeby cię wyrzucić w śmiecie, to pokaż, że zaczynasz rosnąć. I am liquid fertilizing every second day, because after moving this rose, she has lost all of the leaves. Codziennie podlewam, co drugi dzień, płynnym nawozem, bo po przesadzeniu tej róży zgubiła wszystkie liście. And roses over here, I am going to plant them. I tutaj są różyczki, czekają i będę ich sadziła.